Witam wszystkich z tej strony Tula, a my jesteśmy w kolejnym odcinku z gry The Sims 4 razem z całą naszą rodziną. Już nie będę wymieniać po kolei, bo tu jest cała masa teraz tych dzieciaków. I słuchajcie, jak już możecie zauważyć, zmieniłam Antosi włosy z powrotem na te rude czy czerwone, jak pisaliście. Dla mnie tam są rude, dlatego że ktoś tam mi napisał, że w sumie dlaczego zmieniam te włosy, że no skoro z takimi się urodziła, to takie miała mieć, że jakaś czarna owca w rodzinie, czy coś w tym stylu. Może niekoniecznie, że czarna owca, ale stwierdziłam, że właściwie ja im zostawię takie włosy, jakie miały, jak się rodzą. Tak samo jak już dorośnie nam Ada i Aurelia, to też zostawię im takie włosy, nawet jak będą czarne. Ale mówię, są bliźniaczkami, więc fryzury będą miały takie same. Tak samo będzie z Adą i z Aurelią. Szukałam, słuchajcie, jakichś włosów dla dziewczynek, ale nic nie ma z tych modów, także niestety będę wybierać z tych, co są. I tak to z tym wygląda. Co do zmian w domku, jeszcze niestety nie urządziłam tutaj na górze, bo mamy te dwie dziewczynki, ale no, Amanda jest w ciąży. Ja poczekam, aż Amanda urodzi ostatnie dziecko. Zapewne będzie to dziewczynka. Jestem pewna wręcz. No, ale trudno, no skoro ma być dziewczynka, to będzie dziewczynka. Najwidoczniej tak Miłoszowi i Amandzie pisane, że mają być same dziewczyny. W sumie całkiem fajnie, tak naprawdę. I tutaj i Aureli, i Ady też nie będę postarzała, dopóki właśnie Amanda nie urodzi. Nie wiem, czy urodzi w tym odcinku, nie mam zielonego pojęcia, zobaczymy. I dopiero wtedy za jakiś czas postarzę wszystkie razem, bo ja chciałam mieć trójaczki, no niestety się nie udało, ale stwierdziłam, że właśnie tak to zrobię, że wszystkie trzy postarzeję po prostu w jednym czasie, żeby one były w tym samym wieku. Tak to zrobię, dlatego jeszcze tam na górze nie zmieniam, bo no może jakimś cudem będzie chłopiec, w co wątpię, to wtedy inaczej będę musiała to zrobić, dlatego musimy poczekać, aż Amanda urodzi. No i wtedy już całkiem skończę, mam nadzieję, ten domek. Tutaj nic też nie zrobiłam. Zmieniłam, słuchajcie, tutaj łazienkę na dole. Tak, w ogóle tu powiększyłam. Po prostu o jedną pociągnęłam, dlatego że zmieniłam im tutaj łazienkę. Jest większe, znalazłam taki fajny, młody, właśnie jest taki prysznic zupełnie inny. Tu jest taka fajna umywalka, także bardzo mi się to spodobało, dlatego zmieniłam im tą łazienkę i głównie przez to powiększyłam, bo tak to nie zmieściłaby mi się toaleta. Także tylko to zmieniłam, tą łazienkę i chyba nic więcej. Nie, no bo też, jak możecie zauważyć, fundusze rodziny są kiepskie. A, nie, bo jeszcze przez to, że no jak tu pociągnęłam na dole, to i na górze, więc Afrodyta ma troszkę większy pokój. Ona ten pokój będzie miała sama, ona była pierwsza, ona jest najstarsza, więc jej ten pokój sam na pewno zostawię. I z racji tego, że jest większy, to po prostu wstawiłam jej telewizor. To był też właśnie z tego zestawu, z tymi meblami, właśnie taka owieczka, tylko że ją po prostu powiększyłam. Powiększamy oczywiście shiftem i tym nawiasem kwadratowym, bo też do tej pory się o to pytacie. I tu jeszcze wstawiłam krzesełeczko jakby do oglądania. I to tyle. Tu u dziewczynek nic nie zmieniałam. No i tak jak mówię, tutaj zostało tak jak jest, tutaj z tą łazienką, bo po prostu jak Amanda urodzi, to wtedy zajmę się już do końca tym domkiem. No i to będzie już w kolejnym tygodniu, także będę miała tydzień na to, żeby sobie tutaj wszystko ogarnąć. Aha, dobra, ja już to włączę, bo gadam. Ktoś mi też pisał, że jak coś się popsuje i naprawimy i zostaną te takie części, co odzyskujemy, to możemy to zostawić i posadzić, znaczy zostawić w ogródku i z tego wyrośnie jakaś śmieciowa roślina. Także jestem strasznie ciekawa, bardzo chciałabym to zrobić. Chciałabym, żeby Amanda też zajęła się tym ogrodem, ale no jak widzicie, ciężko z tym jest.
żeby to wszystko ogarnąć. W każdym razie tak, słuchajcie, dziewczynki mają teraz weekend, mają wolne i tak się zastanawiam, czy by nie wybrały się do parku, wszystkie trzy, żeby poznać też jakieś inne dzieciaki, tak? Mają 3 dni wolnego, także dlaczego nie? Prace domowe na razie są nieodrobione, nie będę ich męczyć. Tu ich właśnie ogarniam i wszystkie pójdą spać. No i jak się wyśpią, to wtedy na drugi dzień wybierzemy się do parku właśnie. A ty jeszcze jesz? Aha, i później idziesz się bawić, tak, bo ty byłaś w miarę ogarnięta i też... Utnij sobie leniwą drzemkę. I też pójdziesz spać. Boże, nie! Czekajcie, czekajcie, chwila. Dobrze, ty jesz i pójdziesz spać. Teraz nie wiem, której jak dałam te łóżka. Muszę poczekać. Aż... Majka idzie w stroju Mikołaja, zobaczcie. Boże, właśnie, ja muszę urodziny zrobić, słuchajcie, bo oni już będą staruszkami i muszę ich pozmieniać. Wiecie, co zrobię? Może jakiś dodatkowy odcinek bym musiała zrobić ewentualnie, no bo nie chciałabym zaburzać już, wiecie, tego tydzień na zmianę, tak? No bo wtedy mi się wszystko popsuje w grafiku, że tak powiem. Ale muszę im zrobić urodziny, koniecznie. Nie możemy tego przegapić. Aha, czyli to łóżko ci ustawiłam, więc tobie ustawimy to. Tak, stroje chyba nie zmieniałam po tym, co ostatnio. Chyba nie. Dobra, starczy zabawy do spania. Afrodyta. Dobra, ty właściwie jesteś najedzona. Później wszyscy będą grubi, a tego nie chcemy. I też do spania wszyscy się wyśpią. Rano tam jeszcze ich poogarniam i... Jezus, dlaczego ja nigdy nie mogę w to trafić? Niech mi ktoś oświeci. Tak, bo jestem sierota, wiem. Dobra. No, a tego już nie mogę. O, gdzie ja to postawiłam? A tu. O, dobra. Teraz poczekamy, aż wróci Amanda i Miłosz i dzieciaki z... żłobka. Okej. Okay. Poczekajmy chwilę, bo ja muszę się przyjrzeć. Co, oni razem wrócili? O co tu chodzi? Kto do ciebie dzwoni? Dzwoni mój szef, czy mam odebrać? Ale o co chodzi? Miłosz gdzieś przyniósł do domu 103, tylko... Dlaczego ty, Miłosz, nie dostałeś awansu? Amanda 20? To jest dziwne, słuchajcie. Więc tak, głodna, ale tam słyszę już dzieciaki płaczą. Tak, Miłosz pójdzie do dzieciaków. O Jezu, obydwie trzeba przebrać. Myślę, że od razu je nakarmisz. No i zobaczymy. A Amanda, musiałabyś coś ugotować, moja droga, dlatego że... mamy mało jedzenia. Co by tu dać? A mogą być kluski z czosnkiem. Dobra. Boże, ona w tym stroju, lewo, co? Świetna jest po prostu. To zarówno szef by powiedzieć, że moje osiągnięcia w pracy nie są zadowalające. Jeśli nie będę uważać, grozi mi degradacja. Omg. No dlaczego tak? Co tobie się stało? Wszystko masz. No teraz ten trening. Za 17 godzin idziesz. Wow. No to chyba nic z gotowania. No dobra, to wiecie co? Położę ją spać. No bo co zrobić? Miłosz. To Miłosz będzie musiał ugotować. Niestety. On trochę lepiej. Dlaczego on awansu nie został? O. Aż tyle tu miałeś? Wydawało mi się, że więcej. No nic. Wiem, Miłosz, że jesteś śpiący. Wiesz co? Idź się wysiusiaj. Już możesz poulepszać nawet. Podasz to jedzenie. O Jezus. Tak, miały być te kluski. Adal nie śpi. Wiem już, że jesteś zmęczony, no ale no, ktoś musi niestety, tak to jest, być rodzicem. A jeszcze tylu dzieci.
O matko, ty aż tak nie umiesz gotować? No to widzisz. Nauczysz się trochę. No widzisz, od razu jesteś pewny siebie. Bardzo ładnie. A ty do pracy idziesz za... Wow, ty masz dopiero... Aha, bo to jest wykwintne, dobra. Więc tak, to sobie schowamy. Wiecie, duża rodzina. To potrzebują dużo jedzenia. Aż mało zabawy. Może chociaż chwilę sobie byś coś obejrzał i pójdziesz też spać, no bo... co ty? Nie. Aha, Boże, ty chciałeś... Dobra, ale jestem... Głupia. No już, idź. I pójdziesz zaraz spać. Nic się nie przejmę. A ty do pracy idziesz za 14 godzin. Kurde, no... Wiecie co? Amanda weźmie sobie urlop. Bo muszę tutaj wszystko poogarniać. Nie ma się kto dziećmi zająć. No dobra, spać, miłość. Idziesz sam, dobrze. To do spania. Zaraz pewnie ktoś wstanie z nęczycie, bo już dziewczynki położyłam wcześniej. Albo dzieci się obudzą. Amanda. Zmień brudną pieluszkę. Wstawaj, moja droga. Miłość niech sobie jeszcze śpi. Dobra, więc teraz muszę je jakoś po kolei. Gdzie ty, Afrodyta, idziesz? Nie, zostaw mamę. Idź sobie zjeść. I od razu pójdziesz, Siusiu. Ty, moja droga, Siusiu, pójdziesz tutaj. I też pójdziesz zjeść. A Amelka na chwilę niech śpi jeszcze. O, chwila. Zostaw to. A nie, dobra, idź jeść. Albo... No dobra, jedz. Jedz, bo jesteś głodna. Boże, jak ona w tej ciąży wygląda. Aha, i miałam zobaczyć, jak to tutaj wziąć sobie to wolne. O, weź dzień wolnego. Tak, weźmiemy sobie dzień wolnego. Żeby tu trochę ją ogarnąć. A jak tam poru? Trzeci trymestr za 2 godziny. Ty, moja droga. Nie. Czekajcie, która tu idzie? Ty idziesz jeść. Więc ty idziesz, Siusiu. I też jeść. Dobra, wy tu możecie sobie chwilkę pogadać. Zapytaj. W sumie dzień to się dopiero zaczął, no ale. Miłosz, miłosz, że jeszcze śpi. Dobra, to niech on sobie śpi. Czekajcie, muszę zrobić tak, bo nie będą gadać ze sobą. Dobra, trudno. Idź, siku. W sumie weź sobie od razu. No niestety, Amanda, musisz iść do Aureli. Błagam cię, Amanda. No idź do małej. Wow, teraz obydwie płaczą. No i widzisz, co się narobiło? Nie. Ty zostaw, idź się pobawić. Żebyś mi tu nie przeszkadzała. Tak, wiem, że mogą wziąć wolne i właśnie wezmą. Ty też się idź bawić. Muszę je na chwilę tu wysłać wszystkie, bo... Amanda. Najwyżej się zesikasz, no. I Afrodyta też. Niech się idzie bawić. Amanda, szybciej. No.
Możesz jeszcze odbić, przytulić. Dobra, miłość, bo ty miłość. Chodź sobie pooglądasz kanał komediowy chwilę. Oj, zasikała się. No wiem, ale ona jeszcze płacze. Boże, święty. Masakra, jak one płaczą. Aha, dobra, miałam nie mówić masakra, no ale kurde, to jest śmiesz ode mnie. Wiesz co, miłość, nie wiem, czy nie będziesz musiał jednak pomóc trochę Amandzie. No, zmień tą pieluchę. O co ci chodzi? Jezus, mała. Proszę cię, zmień pieluchę. No. I możesz iść się wykąpać. Dobra. Nic. Nie. Zostaw. Jedziemy do parku. Z Amelką i z Afrodytą. Zastanawiam się, czy do tego zwykłego? Chyba do tego zwykłego pojedziemy. Tu nie. Tak, pojedziemy tutaj. Dobra, to jesteśmy dziewczyny. Teraz chwilę pauzę, bo muszę pomyśleć, gdzie pójdziemy. Czy są tu jakieś dzieciaki? Tak. Tu ktoś sobie łowi ryby. Kinga. Oczywiście dzieciaków nie widać. Jakiś Hektor. Oj, dziewczyny, widzicie, no. Nie ma żadnych dzieci. Niedobrze. Ale w takim razie. Tu pamiętam, były kiedyś żaby. Szukaj żab. A czy ty możesz tu łowić? Zobaczymy. Może akurat przyjdą jakieś dzieci w międzyczasie. Idziecie? Tak. Amelka została na końcu, a te biegną. No cóż. Nie wiedziałam, że takie małe dzieci też. A nie, mogą mówić, bo przecież kiedyś z Miłoszem. Z Miłoszem ktoś był? Nie, czy to z Marcelem była Melisa, chyba tak. O. Antosia łapie żaby. O. Jeszcze raz. Mogłabyś zbierać żaby w sumie. To by do ciebie pasowało. Nie ma tu gdzieś jakiegoś takiego. Takiej tej kłody, żeby mogła sobie znaleźć? Chyba nie. Nie widzę w każdym razie. Patrzcie, sami dorośli tu chodzą. Czekajcie, tak jeszcze szybko przejrzę. Może gdzieś tu znajdę. Nie, tak będzie szybciej jednak niż z czołkami. Wydawało mi się, że gdzieś tu były. No jest skałka. O! Możesz pokopać. O, tu jest. Tu możesz poszukać żabek. O! Amelkę złowiłaś rybę? No co ty? Czemu nie mogę do ciebie tu wrócić? Afrodyta też. No patrzcie, jakie zdolne dziewczyny. No to później Antosia też przyjdziesz połowić. Dobra.
Zobaczmy, czy ktoś już przyszedł, jakieś dzieci. O, ktoś tu jest. Później możecie się tu pobawić. Dobra, właściwie możecie skończyć z tymi rybami. Chodźcie się pobawić. O, kapsułę ma. O, złota rybka. Idziecie? Idziecie, dobra. Antosia też chyba przyjdzie zaraz. Niestety nie ma za dużo dzieci. Coś ja na to poradzę. O, mamy żabkę. Pięknie. Dwie rybki. Też dwie rybki. Mamy żabkę i kapsułę. O, idzie jakiś chłopczyk. No, proszę. A on gdzie tu? No to też idź się bawić w piratów może. O. Mamy laleczkę. Fajnie. Mamy też to w domu, no ale... Chciałam, żeby poznały jakieś dzieciaki. Jak widzicie, no z dzieciakami trochę kiepsko. No i poszedł. Ej, no. To zrobimy tak. A Afrodyta pozna się z... Imię takie... Dostaliśmy za książki. Fajnie. O, idziecie sobie pograć. No to super. I pogadacie sobie świetnie. A wy dziewczynki co? Bawcie się w piratów razem. No i gdzie ty uciekasz, mała? Aha, tu przyszłaś, okej. Okay. Rozmawiaj o zabawkach. Też się przywitaj. Czemu nie? Gdzie jakiś pan? Melisa przyszła. No, co ty Melisa przyszłaś spać do parku? Naprawdę? A no co to? Powitaj ją. Melisa przyszła spać do parku, nie? Masakra. Boże, nie mów masakra. O. I teraz możecie się wszystkie pobawić razem. A ja idę zobaczyć, jak tam Antosia. Czemu to teraz tak nie mogę? Dziwne. Gdzie ty jesteś, Antosia? Boże, dwóch facetów tu przyszło do nas, ej. Kurde, coś ustawiłam chyba. Brykaj. No nie, mieliście razem pobrykać. O, albo bawić się w udawanie. No. Baw się w udawanie. Jak on ma na imię? Emil. Emil, o, jak mi synuś. No, Emil. No i teraz już tego nie ma. Poznaj. Brykaj. Leniwy jest. Ktoś też jest leniwy. Nie wiem, czy nie Amelka czasami. Mhm.
Czemu nie chcesz z nim brykać? Wstawaj, bo po prostu wygłupiaj się. O. No. No nie, no teraz on usiadł. No. Ło. To jest wygłupianie się. O, baw się w udawanie. Jak to wygląda? Wygłupiali się. Dobra, jak tam dziewczyny? Dalej się tu bawicie. O, idzie ten. Jak on ma uderek? O, nie umiem w niego trafić. Derek, no. O, tu ktoś jest. Chodźcie się razem pobawicie też. Amanda miała mieć wolne. Oj no. Przemek. Nie uciekaj. Dlaczego ty masz różową czepeczkę? O, jeszcze ktoś idzie. Szymon. Jednak jest dużo dzieci. No proszę. O, a, aha, to bo to jest tamten, dobra. To chodź też ty. Czemu wy się nie bawicie razem? Powitaj. O, idzie jeszcze ktoś. Poszli sobie, no co za... Wyłącz to. Znaczy wyłącz to, zejdź z tych drabinek, Afrodyta! Nic mnie nie słuchają. No, co wy tak chodzicie naokoło? Masakra. Czy wy się w końcu przywitacie? Nie wiem, w czym jest... Aha, nie możesz podejść do niego, tak? Świetnie. Dobra, idziemy do domu, słuchajcie, bo po prostu... Jakaś masakra. Chodzą, chodzą naokoło. A ty też, Amelka, no co ty? Jakichś tam dzieciaków poznaliśmy, możemy zaprosić do domu, w razie czego. Także będą miały się z kim dodatkowo bawić. Chłopaków poznały już, także wiecie. Dobra, wróciliśmy do domu. No i tak, wszyscy w pracy. Amanda miała mieć wolne, no ale cóż. Już trudno, no niech idą, no bo co zrobię. Co wy tu macie, dziewczynki? Siku, jeść i prysznic, zostaw to. I właściwie możesz odrobić sobie lekcję. O, mamy właśnie te rybki. O, błyskawicznie. Superowo. To tu zrobimy jeść. Jeść? Nie mamy nic do jedzenia? Nie mówcie, że już nie mamy. No mamy. Także ty sobie zjesz, później siku i prysznic i też odrobisz lekcję. No i Antosia... O, Antosia ma laleczkę, którą sama wykopała. Także... To sprzedamy. A postawimy laleczkę. Proszę bardzo. W sumie mam jeszcze żabę. To żabę też jej postawię. A czemu by nie? To zabierzemy. I postawimy jej żabkę. O, proszę. Ty też jesteś głodna. Siku. Prysznic. No i lekcje.
Tak, zobaczmy, co wy tu macie. Osiągnąć piąty poziom umiejętności motorycznych, czy pisanie na klawiaturze 3 razy. Dobra. Poznaj 5 nowych simów. Wtedy nie poznałaś? A Afrodyta, piąty poziom umiejętności umysłowych. Lekcje w stanie skupienia. No dobra. Widzę, że coś tutaj się ponakładało, ale... Proszę, nic. Dobra. Na razie jest ok. A, ty tu się kąpiesz. No dobra. Możesz tutaj się kąpać. O! Przyszła do nas dziewczynka. Czekajcie, która to chciała poznać? Amelka chyba. Tak. Boże! Miłosz utknął przy pisaniu swojego najnowszego tekstu. Zauważył jednak, że jego współpracownik przypadkowo zostawił w biurze swój rękopis. Czy Miłosz pożyczy kilka z jego pomysłów, czy odda? Nie. No trudno. Gdzie ta mała tu? Ale wy się chyba znacie. Wow. Zanim ty ją zaprosisz. Kto tu ma najmniej? To może ty zaprosisz ją. Zaproś i dopiero odrobisz sobie lekcję. Trochę głodna jesteś właściwie. Możesz to zjeść. Amelka idzie siusiu, prysznic i lekcje. Dobrze. Afrodyta, lekcje i jesteś głodna. A Antosia odrobi lekcje. Dobrze. Na razie jest ok. A właśnie, ja tego nie schowałam. To już nie ma co chować. Aha, bo to chyba tylko po prostu ktoś zostawił, tak? W końcu ktoś ją zaprosił? Zaprosił, dobra. A gdzie ty, mama, do kompa? Nie. Jako zjesz i później w sumie możesz iść spać. Ty też odrobisz lekcję, Amelka, i spać. Afrodyta zje. No i też spać. Bo cóż. Przyspieszymy. W sumie niepotrzebnie zaprosiła mnie. No, ale trudno. A, jak pilnie odrobiłam wszystkie lekcje. O! Antosia oczywiście w międzyczasie musi się pośmiać. Okej. Nie no, ona to będzie teraz grała? Antosia też odrobiła. O, patrzcie, wszystkie czy fajnie sobie siedzą. Pokażcie się. A już, Amelka wstała. A już wszystkie wstały. O, myślałam, że posprzątasz. Niestety, nie ma tak łatwo. Dobrze, ty śpisz. Ty idziesz spać. No i ty śpisz. No i pięknie. Bo teraz tamta mała nam tam będzie łazić i nie wiem, czy mnie ich nie pobudzi czasem. Ogląda sobie bajki. Bierze nasz prąd. Traci. Niepotrzebnie w sumie zaprosiłam, bo one już były zmęczone tak naprawdę. Okej, co znowu? Nie, znowu szef. Dobrze. O, ile masz tych roślinek? Dobra, jedz, Miłosz. Idź, siusiu. Jeść i prysznic. No i znowu, naprawdę. Amanda, no to trudno, no to idź spać bez jedzenia.
A Miłosz tutaj w razie czego pójdzie do dziewczynek, jak się obudzą. Znaczy one chyba nie śpią w sumie. Ale nie płaczą. Oj, to trzeba wytrzeć. A ty Miłosz idziesz do pracy za 15 godzin. Musiałbyś pisać książki. Dobra, wiecie co, zobaczę jeszcze jak ona ma z tym porodem. W sumie nie wiadomo, jak tu wyglądamy z czasem. No nic, poczekamy. Może akurat jeszcze urodzi w tym odcinku. W sumie byłoby fajnie. No bo muszę ten domek skończyć, ja muszę wiedzieć, co się urodzi. Także no, musimy poczekać, aż urodzi. Nie mamy kołyski. No, ale to chyba dostaniemy. Także spoko. Oho. Na karm. Tam też. A, pieluszka! Boże, nie zauważyłam. A może ta też ma pieluszka? Nie. To przytul. I tam też przytul. Żebyś zdążył coś napisać. Poezja. Chyba nie pisaliśmy jeszcze. A Amanda do pracy idzie. Boże, przepraszam. Zaczyna się godzina, to nie. Amanda bierze wolna. Dobrze, może być. O, śpią. Super. Miłoszowi, żeby to się zaliczyło, no to on, kurde, miałby szansę na awans, no a tak. No nie. Wstawaj. W sumie to by można wytrzeć i pójdziesz pisać dalej. Wiem, Miłosz, wiem. No, zmień pieluszkę. No. O, bardzo się przyjaźnią. Ada nie śpi. Nic. 50%, no, Miłosz, dawaj. Tylko mi nie padnij, proszę cię. O, już dziewczyny powstawały. O, chyba się same obsłużą. Ja tu muszę chwilę na Miłoszu się skupić. Dobra. Aha, ty napisałeś już. O, dobra, to jeszcze jedną pisz. Dobra. No to idź, siku, idź. Dobra. Koniec. Czy co? Zrobimy tak. I pójdzie spać. A ja chcę. Nie, proszę cię. No, strasznie ich męczę, co? No cóż zrobić? Miłosz. To Amanda. Zjedz sobie. Póki masz chwilę. Miłosz, no wstawaj, żeż. Niestety tak się nie da tego zrobić. O! Tylko teraz, żeby nikt im nie wszedł. Iciku. I jeść. Czy nie mamy już nic do jedzenia? Chyba. Nie, jeszcze coś jest. Dobra. Miłosz pójdzie spać, a Amanda pójdzie zjeść. Aha, i Amanda weźmie sobie dzisiaj wolne. Bo tu nie?
Łaga, o, łaga. I prysznic. Mimo, że ty idziesz do pracy za ile? Za 7 godzin. No to jeszcze trochę się wyśpisz. Dobra. Teraz chyba będę płakać, coś tak czuję. Oj, Amanda plecy bolą. Dobra, zobaczę jak tam dziewczyny. Dobrze, Afrodyta idzie jeść. Ty siusiu, dobrze. Antosia, a Amelka? Amelka też właściwie siusiu. To chodź tutaj. Zaczął się poród, zaczął się poród. Jej, świetnie. No to Amanda urodzi i będziemy powoli kończyć. Jestem ciekawa co. Na pewno będzie dziewczynka, założę się. 3 godziny się zazwyczaj rodzi, więc tak, zdążymy wszystko zrobić. Dobrze. Tak, prysznic. Może jeszcze siusiu. I Amanda, skończy się, już nie będziesz chodziła z brzuchem. Aha. A, właśnie, widzicie, bo ja zmieniłam włosy, zapomniałam. Słuchajcie, dałam im jeszcze 2 rodzaje włosów, które znalazłam na, właśnie na modach. Teraz widzę, że zmieniła. Jedne są właśnie takie. Zobaczcie. Myślę, że też są całkiem ładne. Co myślicie? Jeszcze ma jedne. Może akurat zobaczymy. O, 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 o. To później będzie trzeba naprawić, żeby tą roślinkę. No i idzie Amanda już do niej. Ojeju, ojeju, wszystkie płaczą. Dobra, dziewczyny, oglądajcie sobie, nie wiem, bajki. Antosia. Też. Amelka, ty też chodź. Ja wiem, że ty chcesz pomóc, ale no. Dobra, Miłosz, ty do pracy idziesz za 5 godzin, no to jeszcze sobie śpi. Poród 2 godziny. Zresztą, żebyś to naprawiła, bo mnie chodzi właśnie o te części. Chodź. Może nie będą płakać, zobaczymy. Chyba nie. Chyba tak. Pieluchę trzeba zmienić niestety. Dobra. A, ona ma dopiero 2. poziom, dobra. Oj, co wam tam? Minusy idą. Amanda, no. Bo jeszcze urodzisz mi przy tym kranie i tyle będzie. Dobra, idź. Dobra? Rodzi, rodzi, rodzi. Uwaga. Co urodzisz, co urodzisz? Dziewczynko. No ja wiedziałam, że to będzie dziewczynka. Wiedziałam. Po prostu. Widzicie? Miłosz i Amanda są skazani na same dziewczynki, także no, imię. Aha, imię miała mieć Ania. Po prostu będzie Ania, zwyczajnie Ania. Bardzo ładne imię. Oczywiście serducho po Miłoszu. No i okej. Zaraz przeniosę, nic się nie denerwuj. Boże, się wstrzymałam, że mi dziecko zabierają, czy coś takiego. Dobra, poczekajcie. Odzyskaj części. Przede wszystkim. Ja chcę posadzić tą roślinkę. Zaraz idę tam do dzieci. No i pięknie. Mamy 3 dziewczynki. A Miłosz? Miłosz, idź jeść, Isiku, bo idziesz zaraz do pracy. Amanda. Zmień brudną pieluchę. Nakarm.
a nie. Dziewczyny, wy to się tutaj tak szwendacie. Wy nie macie chyba co robić, naprawdę. Z tego, co widzę. Wszystkie są właściwie ogarnięte. Cóż. Robcie, co chcecie. A mi już nie ma jedzenia? O nie! One mi wyrzuciły moje... O, dobra. To mi już naprawisz to. Przyszła Melisa jeszcze do tego wszystkiego. Wytrzyj tą podłogę. O, tańcz. Zaproś do środka. Amanda! Chodź tu! Chodź tu, Boże Święty, ja ich nie ogarnę, przysięgam, nie ogarnę ich. Boże, ile dzieci! W życiu tak nie miałam, słuchajcie. W życiu to jest pierwszy raz, gdzie gram tyloma simami, wiecie? Także trzymajcie kciuki, bo to będzie... Nie powiem już tego słowa, ale będzie ciężko. Dobra, chwila. I teraz co? Jak ja mam to zrobić niby? Po prostu tak to tu położyć? Odzyskaj części. Melisa, zajmiesz mi się małymi, co? Jakby... Coś... możesz zebrać cały plon, jak zdążysz chyba, nie? Podlać. Miłosz idzie za godzinę do pracy. I odkwasić. Dobra, Miłosz. Miłosz, gotujesz, tak? Pięknie. No i co? I to mam tak tu zostawić, rozumiem, tak? Zobaczymy. Boże, ktoś tu jeszcze do nas idzie. Nie, 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 nie. Miłosz, a ty co, ty tylko dla siebie zrobiłeś? Naprawdę? No, bez jaj. Brak słów. Brak słów. No. Dobra, ale ty jedz, bo idziesz zaraz do pracy. Mam nadzieję, że dostaniesz awans. No jeszcze... Nie, jedz! Proszę cię, Miłosz, jedz. Słyszysz? Nie, no i wyrzuciła mi. Ja nie wiem, jak to zrobić. Napiszcie mi, jak to zrobić. Kto tu? Afrodyta ćwiczy. Bo widzicie, oni ciągle to wyrzucają i o. Tak, Miłosz idzie do pracy. Damy mu pracuj ciężko. Amanda tutaj ogarnia sobie ogródek. Dzieci są na razie szczęśliwe. Pracuj ciężko. No i cóż, kochani, ja się z wami żegnam, bo już odcinek mi wyszedł przydługi, ale no chciałam, żeby Amanda urodziła. Melisa, zajmij się. Ja bym chciała ten ogródek, bo mi padnie. No zobaczymy. Także no widzicie. Szósta dziewczynka, same dziewczyny w domu. Babiniec i to ogromny 8 simów. Nie wiem, jak to ogarnę. No ale... No niestety, będziesz musiała to chyba zostawić. No patrzcie, Melisa sobie idzie, nie? Idzie chyba siostra. Tak. No nie no, przecież nie pozwolę jej tak płakać. No jest chyba głodna. Dobra, zostaw te chwasty i chodź tutaj. Amel. Aurelia. Dobra, dziewczynki. Boże, a co tobie się dzieje? Nie wiem. Jesteś rozgniewana, tak? Świetnie. Proszę cię, idź, bawić się. No, dobra, słuchajcie, ja kończę. Także, no, w kolejnym odcinku za tydzień myślę, że już ogarnę tutaj Intendom. I tą górę przede wszystkim, tutaj to biuro. No, myślę, że jeszcze trochę pieniędzy uda mi się uzbierać. Także zobaczymy. No i jak widzicie, 8 symów, 7 kobiet tak naprawdę. Także będzie ciężko, będzie śmiesznie, będzie masa zabawy. Także ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. I do usłyszenia w kolejnym. Pa, pa.